Prosimy, abyś wprowadził nas w tę Bożą przestrzeń i prosimy, abyś czuwał nad nami w czasie całych tych rekolekcji. Niech to, co będziemy mówić, nie pochodzi od nas, ale będzie Twoim darem i Twoim słowem. Moi drodzy, dzisiaj pierwszy temat: Bóg Ojciec, miłość odwieczna. My wiemy, że Bóg jest jeden i wiemy też o tym, że ten jeden Bóg jest miłością. Jeden Bóg jest miłością. A skoro Bóg jest miłością, to jest też wspólnotą osób. I dlatego my mówimy, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I moi drodzy, zobaczcie, że gdyby Bóg był mocą, gdyby był na przykład poznaniem albo prawem, On nie potrzebowałby być Trójcą. Wręcz przeciwnie. Natomiast Bóg, który jest przede wszystkim miłością, potrzebuje. Bo trzeba przynajmniej dwóch, żeby można było mówić o miłości. I Bóg jest miłością od zawsze, ponieważ zanim powstał jakikolwiek przedmiot poza Nim, to On miał w sobie Syna, którego kochał nieskończoną miłością, to znaczy mówimy miłością w Duchu Świętym. I moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy na początku to zrozumieli, że Bóg jest Trójcą, to znaczy, że w sobie, w swoim wnętrzu, w swoim jakby życiu takim wewnętrznym, Pan Bóg doświadcza miłości. Czyli możemy mówić, że Bóg sam w sobie jest miłością. I tak naprawdę nie potrzebuje nikogo do tego, żeby tej miłości doświadczać. On sam sobie wystarcza. To są trzy osoby, które się nawzajem miłością obdarowują. Nie potrzebują nikogo więcej. I dlaczego to jest tak ważne na początku, żebyśmy to zrozumieli? Dlatego, że to nie jest tak, że Bóg jest miłością i żeby kochać, to On potrzebuje księdza Tomka. I potrzebuje mojej miłości, odpowiedzi na Jego miłość. Nie potrzebuje. I nie potrzebuje nikogo z tutaj obecnych. A to jest dla nas o tyle ważne, że to nam uświadamia, że my istniejemy nie dlatego, że Panu Bogu do czegokolwiek jesteśmy potrzebni. Że On ma jakiś interes w relacji z nami. My jesteśmy tutaj i On nas stworzył. Możemy istnieć dlatego, bo On tak po prostu chciał. Bo On chce naszej obecności. Jego miłość jest bezinteresowna. Żadnego interesu w tym nie ma. I moi drodzy, są takie sytuacje, kiedy ktoś usłyszy od swoich rodziców biologicznych, że był dzieckiem niechcianym. Ja pamiętam, byłem w szkole średniej i moja koleżanka była taka pewnego dnia taka zrozpaczona, taka porozbijana wewnętrznie, bardzo płakała. I mówi, wyobraź sobie, że dzisiaj mój tata wrócił do domu i w złości, w agresji krzyknął mi w twarz, że ja byłam dzieckiem niechcianym. Powiedział mi, z mamą nie planowaliśmy ciebie. Byłaś wpadką, niechciana. I moi drodzy, nawet gdyby tak było, że ktoś z obecnych tutaj przez rodziców biologicznych był niechciany, to prawda Boża jest taka, że On nas chciał od początku. I gdyby On nie chciał, żebyśmy byli, to byśmy nie zaistnieli. I moi drodzy, taki wielki chrześcijański pisarz, który nazywa się Orygenes,
Mówiąc kiedyś o Trójcy Świętej, powiedział coś takiego: wiara w Trójcę Świętą jest jak lina, która jest spleciona z trzech sznurów. Możemy to sobie wyobrazić. Lina spleciona z trzech sznurów. I te trzy sznury to jest Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy tworzą jedną linę, jeden Bóg. Trzy sznury, które są splecione w jedną linę. I ta lina jest tak mocna, że się nigdy nie może zerwać. Na tej linie wisi cały Kościół. I na tej linie ma być zawieszona nasza wiara. Na relacji z Ojcem, z Synem i Duchem Świętym. Skąd my wiemy o Bogu? Jaki jest Bóg? Otóż wiemy przede wszystkim z tego, co nam objawił Jezus Chrystus. Było co prawda objawienie wcześniej, mówimy Stary Testament, ale Jezus Chrystus, gdy przyszedł, objawił nam wszystko. Już więcej nic nie będzie dopowiedziane. I On kiedyś powiedział coś takiego: ja przyszedłem i objawiłem wam imię Boga. Tak mówi w Ewangelii. Objawiłem imię Twoje ludziom, Ojcze. I po co było objawiać imię Boga? W Starym Testamencie ono było objawione. Wiecie, jakie jest imię Boga ze Starego Testamentu? Mojżesz zadał to pytanie. Jak masz na imię? Jeśli ktoś mnie zapyta, z kim się spotkałem, jak mam odpowiedzieć? I Bóg objawił swoje imię. Co wtedy powiedział? Odpowiedział: moje imię to jestem. My czasami mówimy Jahwe, jestem. Imię Boga ze Starego Testamentu. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne, żeby wiedzieć, że Bóg jest. Że Bóg jest. Ale Jezus, gdy przyszedł, objawił nowe imię, bo powiedział, że ten Bóg nie tylko jest, ale jest Ojcem. I objawił imię Abba, co nawet nie oznacza tylko Ojciec, bo to jest słowo, które jest bardzo czułe. Ktoś, kto mówi: tatuś, mój kochany Ojciec. Takie imię objawił nam Jezus Chrystus. Czyli ważne jest wiedzieć to, że Bóg jest. Ale to jest jeszcze za mało. Trzeba wiedzieć, że ten Bóg, który jest, który istnieje, jest moim kochanym Ojcem. I teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali słów z Ewangelii według świętego Łukasza, które dadzą nam taki obraz właśnie, jaki ten Ojciec jest. 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza przez wielu uznawany jest za Ewangelię w Ewangelii. Więc mówią, że gdyby wszystko zostało zniszczone i został tylko ten jeden rozdział z całego Pisma Świętego, 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, wszystko by było ocalone. To, co najważniejsze, jest tutaj. I 15 rozdział, wersety od 11, to jest chyba najbardziej znana przypowieść Pana Jezusa. My mówimy o niej potocznie, że to jest przypowieść o synu marnotrawnym, a tak naprawdę jest to przypowieść o miłosiernym ojcu, który miał dwóch marnotrawnych synów. Jezus opowiedział taką przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie.
Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Moi drodzy, przepiękny obraz tego, kim jest Bóg. Zobaczcie, on w tej przypowieści zostaje wprost ukazany jako ojciec. Ten ojciec w przypowieści to jest Bóg. I tych dwóch synów, których ma, to jesteśmy my. I moi drodzy, Bóg nie tylko zachowuje się jak ojciec. Nie tylko jest podobny do ojca w zachowaniu. On jest naprawdę ojcem. Co to znaczy naprawdę ojcem? To jest ojcem, to znaczy Bóg jest tym, który przekazuje życie. To życie, które ma w sobie, przekazuje nam. To jest ojcostwo. Narodzić się z Boga to nie oznacza poznać jakieś fakty z życia Jezusa. Narodzić się z Boga to nie chodzi o to, żeby się nauczyć czegokolwiek. Narodzić się z Boga to znaczy doświadczyć w sobie Jego życia. I moi drodzy, to co teraz powiem, to być może wielu zgorszy. I być może nigdy nie słyszeliście czegoś takiego z ambony czy na jakiejkolwiek homilii. Ale to, co mówił Jezus Chrystus o Ojcu, to też było dla wielu takim zgorszeniem, że oni się gorszyli, jak On może tak mówić o Bogu. I Go ukrzyżowali za to. Duch Święty jest nazwany w Piśmie Świętym, wiecie jak? W pierwszym liście świętego Jana. Duch Święty jest nazwany, uważajcie, nasieniem. Bóg składa w człowieku swoje nasienie. Jeśli to jest niezbyt mocne dla niektórych, to wiecie, ten tekst jest napisany po grecku, w języku greckim. I wiecie, jak to brzmi w oryginale? Nasienie Boga?
Mamy to napisane w Słowie Bożym dokładnie spermateu, nasienie Boga. Dlaczego to jest tak ważne? To jest coś, nad czym my powinniśmy się zastanowić i się zatrzymać, że On naprawdę jest Ojcem, że On nam Ducha Świętego posyła i ten Duch Święty, gdy do nas przychodzi, do naszego życia, to życie zaczyna przemieniać. I Jezus mówi, już nie jesteś człowiekiem, który się narodził tylko z ciała. Jesteś człowiekiem, który narodził się z Boga, narodził się z Ducha Świętego. I zobaczcie, w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza czytamy takie słowa. Pismo, Słowo Boże natchnione, daje Boga, tchnie Boga, tchnie. Słowo tym, którzy je przyjęli, daje nasienie Boga. Tym, którzy przyjmują Słowo Boże, którzy są na nie otwarci. A święty Jan w Ewangelii powie, że ci, którzy przyjmują, otrzymują moc, żeby stać się dziećmi Boga. I moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Słowo Boże tym, którzy je przyjęli, daje moc, żeby się stali dziećmi Boga. I dalej czytamy, i to są ci, którzy ani z krwi, ani z woli męża, ani z żądzy ciała, ale z Boga się narodzili. To znaczy, już nie chodzi o to, że ktoś się narodził, bo rodzice tego pragnęli. I to jest owoc ich miłości. To nie chodzi o to, że ktoś się urodził, bo gdzieś tam u przyczyn była żądza ciała, pożądliwość i on jest owocem tej pożądliwości. To nie jest narodzenie z krwi, łączą nas więcej krwi. Ale ten, kto przyjmuje Słowo Boże, rodzi się z Niego. I zobaczcie, skoro Pan Bóg używa tak mocnego obrazu, aktu miłości, to trzeba zadać sobie pytanie, czy w naszym życiu nie jest często tak, że my jesteśmy na to Jego nasienie zamknięci, na Jego Słowo zamknięci. I dlatego w nas nie dokonują się Jego wielkie dzieła. Wyobraźcie sobie, że święty Augustyn, jeden z najbardziej znanych, najbardziej popularnych świętych, on już wiedział, jak należy żyć. On wiedział, że musi coś zmienić. On wiedział, że nie może dalej brnąć w to, co brnie, a więc w to życie w nieczystości, w hulankach i tak dalej. Ale on nie miał siły tego zmienić. I to trwało latami, ten proces jego nawrócenia. On ciągle go odkładał. Jeszcze nie teraz. Nawróć mnie, ale jeszcze nie dzisiaj. I wiecie, co się stało? Pewnego dnia usłyszał, jak małe dziecko śpiewało taką piosenkę, gdzie pojawiały się słowa weź i czytaj, weź i czytaj. I go to tak natchnęło, że on wziął Pismo Święte i zaczął czytać list do Rzymian. I Pan Bóg tak go dotknął tym słowem, że od tej pory zaczęło się nowe życie. To znaczy, o tym pisze święty Paweł w liście do Rzymian, w liście do Galatów. Duch Święty nas uzdalnia do tego, żeby mówić do Boga Abba, żeby mówić do Boga Tatusiu szczerze, żeby mieć tę moc w sobie. I ktoś z nas może powiedzieć, ja wszystko rozumiem. Ja rozumiem wszystkie przykazania, ja rozumiem to, o czym mówi Jezus, a nie mam siły zmienić się siebie. Więc Pan Bóg nam mówi, że to nie chodzi o naszą siłę i o nasze nawet postanowienia. Chodzi o otwartość na Niego, żeby Mu pozwolić działać. Więc jeszcze raz wracamy do tej tezy. Bóg jest Ojcem, a nie tylko zachowuje się jak ojciec. I zobaczcie, że my mamy wiele razy z tym problem, dlatego że
my na Boga Ojca przekładamy nasze obrazy, czasami ziemskich ojców. I różne mamy doświadczenia Ojca. Niektórzy mają bardzo dobre, ale są tacy ludzie, którzy mają bardzo zły obraz swojego Ojca. Ojca, który na przykład był tyranem. Ojca, który był niesamowicie wymagający. Który, gdy coś mówił, to zawsze to była krytyka. No, nieźle ci dzisiaj poszło, ale wiesz, że mogło być jeszcze lepiej. To był taki ojciec, u którego trzeba było zasługiwać na miłość. Jak się wróciło ze szkoły i były piąteczki, to było dobrze. Ale jak się zdarzyła jakaś słabsza ocena, to nie podchodź do niego. I ktoś może mieć jakiś taki obraz ojca i mówi, lepiej się do niego nie zbliżać. Albo trzeba zasługiwać na łaskę. Trzeba zapracować, żeby on mi coś dał. I moi drodzy, my błędnych obrazów ojca możemy mieć mnóstwo. To może być ojciec słaby, którego nigdy nie było w domu. Albo fizycznie nie było, albo sercem go nie było. Bo wtedy, gdy były jakieś poważne problemy, to on uciekał. Uciekał gdzieś w jakieś spotkania z kolegami, w jakieś nałogi i zostawiał swoją żonę, że ona z dziećmi sama musiała się z tym zmagać. Różne mogą być obrazy. Ale w każdym razie, niezależnie od tego, jaki błędny obraz mielibyśmy w sobie ojca, to trzeba sobie powiedzieć, Bóg jest ojcem, a nie zachowuje się jak ojciec, jak mój ziemski ojciec. I nawet to nie jest tak, że zachowuje się jak ojciec, którego ja sobie wymyśliłem, jak mój idealny ojciec. Tak jak moim zdaniem ojciec powinien się zachowywać, to tak się nie zachowuje Bóg. Bo zobaczcie, czasami ktoś przychodzi i mówi, ojciec, Bóg jako ojciec, to on nam powinien wszystko załatwiać. To on nie powinien pozwolić na to, żeby jakiekolwiek cierpienie na nas przyszło. Powinien się tak troszczyć o swoje dzieci. A wyobraźcie sobie, że święty Jan, gdy zapisał ostatnią mowę Jezusa, ostatnia, przed Jego męką, a więc to, co jakby Jezus wypowiada słowa przed samym ogromnym swoim cierpieniem, on już wie, że to za chwilę nastąpi. I wyobraźcie sobie, że w tej ostatniej mowie Jezusa, spisanej przez świętego Jana, Jezus 51 razy wypowiada słowo ojciec, abba, tatuś. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że największe doświadczenie ojcostwa w Bogu Jezus ma na kilka godzin przed swoją śmiercią. Czyli nazywa Boga Ojcem w chwili, gdy każdy z nas ma taką ochotę, żeby się odwrócić do Niego plecami i powiedzieć, coś Ciebie za Ojciec, skoro ja muszę umierać. Coś Ciebie za Ojciec, skoro to nam się przytrafia w życiu. Coś Ciebie za Ojciec. Takiego Ojca nie chcę. W tym momencie Jezus ma największe doświadczenie ojcostwa przed samym swoją śmiercią. 51 razy. Ojcze, Ojcze, dla Ciebie. Ze względu na Twoją miłość. Jest niesamowicie ważne, żebyśmy oczyścili ten obraz Ojca, Boga jako Ojca w naszym życiu. I wróćmy jeszcze do przypowieści, żeby sobie powiedzieć, to jaki w końcu ten Ojciec jest. Czytamy, że ma dwóch synów i na początku wam powiedziałem, że obydwaj to są marnotrawni. Dlaczego? My zazwyczaj skupiamy się tylko na tym pierwszym, na tym młodszym. Bo młodszy zabrał pieniądze ojca i poszedł je roztrwonić. Więc ten pierwszy to jest obraz, moi drodzy, tych ludzi, których tutaj nie ma. Tych, których Kościół nie interesuje. Nawet kiedyś może byli, ale teraz poszli się dobrze bawią w świecie.
Natomiast jest drugi, który jest też synem marnotrawnym i jest w jeszcze gorszej sytuacji niż ten pierwszy, dlatego że pierwszy to wiedział, że się pogubił. Pierwszy wiedział, że źle zrobił, a drugi był cały czas w domu. Co niedziela przychodził do kościoła, byśmy dzisiaj powiedzieli, i wydawało mu się, że się modli, ale on nie miał żadnej relacji z ojcem. To znaczy, to jest taki typ człowieka, którego mówi się, że Kościół nie zmieni. Mu wiara w Boga nie przeszkadza, żeby grzeszyć. Sobie przyjdzie w niedzielę, a później żyje sobie jak chce. I to jest ten, u którego miłosierdzia nie masz co szukać, który nie ma w sobie miłości Boga. Przychodzi w każdą niedzielę, ale jak się do Niego zbliżysz, to jest zamknięty na Ciebie i na jakikolwiek dialog. I moi drodzy, trzeba zadać sobie pytanie, czy my czasem siebie nie odnajdujemy w tym obrazie, że przychodzę do Ojca, a z Nim żadnej relacji nie mam. Że przychodzę do Niego, ale wychodząc z Eucharystii nawet nie wiem, co było w Słowie Bożym. Że przyjmuję Go w Komunii Świętej, a za chwilę wychodzę i mogę robić najgorsze rzeczy. Że nie ma we mnie nawet takiego poczucia, żeby zapłakać nad swoim grzechem, że właśnie w tym momencie go obraziłem czy skrzywdziłem. Więc zobaczcie, młodszy syn wraca i ojciec mówi, że trzeba się cieszyć, bo on zaginął, a odnalazł się. Trzeba się cieszyć, bo ten młodszy się zgubił, a się odnalazł. A starszy syn cały czas jest w domu, ale zagubiony. Nie odnalazł ojca. Tej wartości. On nie odnalazł tego skarbu, który jest w domu. I gdybyśmy też uważnie tak czytali ten tekst o tym młodszym, to tam, wiecie, nie jest tyle napisane, że młodszy syn zagubił się i się odnalazł, tylko tam jest strona bierna użyta, to znaczy jest tam coś takiego. On zagubił się i został odnaleziony. Został odnaleziony. I wydawało nam się, że to nie do końca prawda, bo się zagubił i sam wrócił. Sam wracał do domu. Ale on się zagubił i został odnaleziony. Przez kogo? Przez ojca. Wiecie dlaczego? Bo on wracał już do swojego domu, fizycznie wracał, ale on był dalej zagubiony. On nie wracał dlatego, że odnalazł sens w relacji z ojcem, to znaczy on nie wracał, żeby stać się synem ojca. Tylko po co wracał? Po to, żeby nową relację nawiązać. Ty będziesz moim pracodawcą, dasz mi pieniążki, a ja jednym z tych najemników twoich. On nie ma już w sobie wiary w to, że relacja ojciec-syn może być jeszcze zachowana. I to każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja mam w sobie taką wiarę, że ja mogę mieć taką głęboką, bardzo głęboką, intymną relację z Bogiem, jak z moim ojcem, że będę czerpał od Niego. Czy tylko na zasadzie najemnika? Ja coś dla Ciebie zrobię, ja przyjdę, ja się pomodlę, a Ty mi daj, jak najemnikowi. On był zagubiony, wracając. I co go odnalazło? Miłość ojca odnajduje godność syna w nim. To jest ważne zdanie. To miłość ojca odnajduje tę godność, która w nim jest, dziecka. To, jak ojciec się zachowuje w stosunku do niego, wybiegając mu naprzeciw, to mu przywraca widzenie siebie jako syna. Te gesty, które czyni ojciec, nałóżcie mu sandały na nogi, czyli żeby pokazać, nie jesteś niewolnikiem. Załóżcie mu piersi na palc, załóżcie mu szatę. Przywraca mu godność syna. I zauważcie, że on sobie przygotował przemowę. Co on powie ojcu?
i ojciec mu nawet nie pozwala wypowiedzieć słów uczy mnie choćby jednym z najemników. Ojciec mu nie pozwala tych słów wypowiedzieć. Moi drodzy, ojciec nie zgadza się na relację ja będę pracodawcą, a ty będziesz najemnikiem, dlatego, ponieważ ojciec nie potrafi widzieć w nim kogokolwiek innego, jak tylko swojego syna. Jak na nas patrzy, to nie potrafi w nas widzieć kogokolwiek, jak swojego syna, swoją córkę. I na inną relację się nie godzi. Wprowadza go do domu, nie robiąc mu przy tym żadnych wyrzutów, nie wypominając tego, co się stało. I zwróćcie uwagę, że to zachowanie ojca przekracza wszelkie granice sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest taka, że dostałeś już to, co ci się należy. Wziąłeś to, przechulałeś i nie ma. Twojego już nie ma. To już nie jest twój dom. Taka by była sprawiedliwość. Chciałeś, żeby podzielić, podzieliłem, dostałeś, dostałeś. Koniec. Zachowanie ojca przekracza wszelką sprawiedliwość. I dlaczego ojciec tak się zachowuje? Dlaczego Bóg się tak zachowuje? W stosunku do nas. Dlaczego? W przypowieści to jest napisane, bo się głęboko wzruszył. A święty Hieronim, który ma ogromne wyczucie Słowa Bożego, który przetłumaczył Pismo Święte, święty Hieronim pisze tak, komentując ten fragment. Ojciec biegnie do syna, uruchomiony miłosierdziem. A więc to nie chodzi o jakąś emocję, jakieś uczucia. Wzruszył się. To nie o to chodzi. Chodzi o miłosierdzie. To słowo, które tam występuje, które my na język polski przetłumaczyliśmy, że się wzruszył, to jest słowo, które bardzo trudno przetłumaczyć, bo w języku polskim nie ma odpowiednika. Tam chodzi po prostu o to, że ojciec był poruszony od wewnątrz. Miał poruszone wszystkie wnętrzności. Od środka był poruszony, od samego wnętrza, od serca był poruszony. I to tak bardzo był poruszony, że on nie mógł usiedzieć w miejscu, że musiał wybiec naprzeciwko tego syna. Tak bardzo był poruszony. Więc postawa ojca wynika z tego, kim on jest wewnątrz. Kim jest wewnątrz, to znaczy, jaka jest natura Boga. Wnętrzem Boga jest miłość miłosierna. On tak jest. Wnętrzem Boga, jego naturą jest miłość miłosierna i ona mu każe biec. Nie wiem, czy wiecie, ale to słowo miłosierdzie, ono składa się z trzech słów. Miserere, cor i Dios. Miserere, cor, Dios. I oznacza mieć serce dla tego, który jest mizerny, słaby, biedny, poraniony. Czyli dla każdego z nas. Bo tacy jesteśmy. I ojciec ma serce dla swojego dziecka. Tylko niestety dziecko nie zawsze ma serce dla swojego ojca. I powoli kończąc, chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze uwagę na jedną rzecz. Dziecko, które nie ma serca dla swojego ojca. W tej przypowieści 4 razy występuje słowo majątek. Więc syn przyszedł do ojca i mówi, żeby podzielił swój majątek i żeby mu dał tę część, która mu jest należna. I 4 razy występuje słowo majątek, ale są tam użyte 2 różne słowa greckie. Jedno to jest uzia i uzia to po prostu jest własność. To jest to, co jest taką podstawą materialną twojego istnienia.
A więc pieniądze i te wszystkie rzeczy, które są dla ciebie bardzo ważne. To coś, co, na czym można stanąć, oprzeć się. Coś, co można dotknąć. To jest Uzja własność, to jest moje, moja własność. I pamiętacie, jak mówiliśmy o kobiecie cierpiącej na krwotok, że ona straciła całą swoją Uzję, całą własność, już nic nie miała, to wtedy poszła i dotknęła Jezusa. Więc to jest pierwsze. Natomiast drugie słowo na określenie majątku to jest bios. Bios znaczy po prostu życie. Bios, logos, nauka o życiu, biologia. I teraz te dwa słowa są użyte na zmianę w przypowieści. A więc syn przychodzi i mówi, daj mi część majątku. I jakiego słowa używa? Uzja. Pieniądze mi daj. To jest ten majątek. A co zrobił ojciec? A ojciec podzielił swój majątek i tam jest słowo bios. To znaczy, on podzielił swoje życie, żeby mu dać. I później jest napisane, że ten młodszy, co zrobił, roztrwonił majątek, Uzja, własność. Ale do ojca, jak przychodzi starszy syn i mówi, co się stało, to mówi, ten twój syn, wiesz, co on zrobił? On, dosłownie tam jest napisane, przejadł twoje życie z nierządnicami. Przejadł twoje życie. Zobaczcie, o co chodzi. Ja to, co dzisiaj mówię, to jest nauczanie biskupa Rysia. Możecie sobie posłuchać też różne jego konferencje w internecie. I on, tłumacząc to młodzieży, mówił tak. Jak przychodzisz do swojego ojca i mówisz, tato, daj mi stówkę, to dla ciebie to jest tylko stówka. Natomiast dla tego ojca to nie jest tylko stówka, to jest jego praca. On wie, jak to zarobił, co musiał zrobić, żeby ją otrzymać. To jest jego życie. Więc gdy ten synek przychodził, to mówi, daj mi część majątku i to są tylko pieniądze. A dla tego ojca to było jego życie. To życie, którym on chciał się podzielić z synem. A nie tylko własność. I moi drodzy, ojciec chce nam dać znacznie więcej niż pieniądze. Ojciec chce podzielić się z nami swoim życiem. On dzieli się swoim własnym życiem. Jest w ciągłej relacji. Chce być w ciągłej relacji. Chce, żebyśmy my mieli doświadczenie, jestem razem z Nim. Nie tylko w kościele, w domu. Jestem razem z Nim. Jesteśmy rodziną. Mogę Go mieć przy sobie. I moi drodzy, ja spotkałem takie rodziny, które rzeczywiście są w głębokiej relacji z Bogiem. Jako ojcem. I ktoś powie, to ten Ojciec Wszechmogący im wszystko daje. Dużo rzeczy brakuje. Ale jak patrzę na te rodziny, które mają żywą relację z Bogiem, to życie jest piękne. Ja chcę tak żyć. Choćby brakowało wszystkiego, od strony takiej zewnętrznej ja widzę, że są szczęśliwi. Naprawdę. Wypełnieni Bożą miłością. Uśmiechnięci. I znam takie rodziny, które od takiej strony zewnętrznej, materialnej, ta Uzja, ta własność, mają mnóstwo rzeczy. I to wszystko jest tak płytkie, że nie pociąga. I wiesz, że to wszystko ma już swój kres. Więc to jest kwestia wyboru. Czego ty szukasz? Czy szukasz ojca? Czy szukasz własności ojca? Jak przychodzisz też do Boga? Ze mną mieszkał mój dziadek. I ja byłem przez niego bardzo rozpieszczany. Wszystko dla wnuczka. Wszystko. I byłem z nim też bardzo związany.
Jako pierwszy w szkole, w mojej klasie, miałem komputer jako mały dzieciak. Dziadek kupił. I moi drodzy, przyszedł taki czas. Ja byłem w gimnazjum, że dziadek bardzo ciężko zachorował. Udar mózgu. Nie mógł nic mówić, odebrało ręce, nogi. Leżał w szpitalu pół roku. I wtedy to nie był dla mnie atrakcyjny dziadek, bo już mi nic nie może dać. To po co ja tam pójdę do tego szpitala? Ani z nim porozmawiam, ani coś od niego otrzymam. I siedziałem i grałem w gry komputerowe. Ale pewnego dnia rodzice mnie namówili, żebym z nimi pojechał, żebym dziadka odwiedził. I pojechałem. Wiecie, co się stało? Dziadek troszeczkę jednym palcem mógł ruszać. Troszeczkę. I trzymało się taką dużą kartkę z wielkimi literami i rękę i on po tych literach składał wyraz. I on wtedy na tej kartce mi napisał: komputer lepszy od dziadka. I mnie to bardzo uderzyło, bo to była wtedy prawda o mnie. Ja od niego ten komputer dostałem, a w tym momencie życia on stał się dla mnie ważniejszy niż on. I moi drodzy, trzeba zadać sobie pytanie, czy ja szukam Boga, czy szukam Ojca i relacji z Nim, czy szukam tylko tego, co On mi może dać. Bo jak jest ogłoszone, że będzie modlitwa o uzdrowienie i przyjedzie uzdrowiciel w imię Chrystusa, będzie uzdrawiał, wszędzie są tłumy. Bo ludzie chcą uzdrowienia. Ale jak będzie czas bycia z Nim, to innym razem przyjdziemy, bo jest dużo innych ważnych spraw do załatwienia. Więc moi drodzy, to pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, jest takie. Czego szukasz, gdy przychodzisz do Boga? I czego się po Bogu spodziewasz? Czego od Niego oczekujesz? O co prosisz, gdy się modlisz? I kolejne ważne pytanie, nad którym trzeba się zatrzymać, to jest to, jaki masz w sobie obraz Ojca? Boga jako Ojca. I w końcu, czy odnajdujesz siebie w opisie któregoś syna, tego starszego albo tego młodszego?